Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiak. Witajcie w kolejnym technicznym łóżku. W dzisiejszym technicznym zaprezentuję wam sławki od firmy Snap. Jest to model HS ANC41M owo Overt Own Overt ON z takiej serii. Słuchawki są przeznaczone dla osób bardziej podróżujących, słuchających muzyki gdzieś tam w podróży, bądź na spacerze, czy gdziekolwiek. No I ewentualnie dla osób, które lubią bardzo dużo rozmawiać przez telefon i nie chcą trzymać tego telefonu cały czas przy głowie, ponieważ słuchawki mają mikrofon i możecie je wykorzystać równie dobrze jako zestaw słuchawkowy w swoim smartfonie. Słuchawki wyglądają całkiem spokojnie i pokaźnie, nie są jakieś takie pierdziawki, że tak powiem. A z danych technicznych, które tutaj nam producent. Producent e, informuje, mamy przetwornik Neodymium HD Dynamic, średnica przetwornika 40 mm, pasmo przenoszenia 30 na 20 tysięcy Hz, moc wyjściowa 100 mW, tak, nie wiem, chyba, chyba tak, ja nigdy się jakoś nie, nie, nie zagłębiałem w tych jednostkach, Ym, głośności impedancja 32 Ohmy, redukcja hałasu 20 dB max, i wtyczka właśnie, czyli półcelowa, 45 stopni jack. Długość kabla 1,5 metra. No i mikrofon mamy tutaj, tak, CITA standard i czas pracy na bateriach do 120 godzin, czyli wydaje mi się, że te 120 godzin osiągniemy wtedy, kiedy założymy, będziemy używać tego headsetu na określonych tam e, 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 proporcjach głośności, e, zapewne na 100% głośności tych 120 godzin. Nie, nie wyciągniemy. Co tutaj nam producent? Jeszcze producent nam w zasadzie zapewnia aktywna redukcja hałasu, czyli dźwięki otoczenia i tak dalej. Świetne brzmienie, wygoda, wszechstronność. No i oczywiście co najważniejsze, mobilność. Dobra, przejdziemy sobie do rozpakowania tych Zobaczymy, jak one wyglądają. Co nam tutaj zapewnia producent? W środku macie oczywiście taką o, kąpeczkę, której nie da się wyciągnąć. Szkoda. Dobra, no ja i oczywiście zaraz po otwarciu pudełka ukazuje nam się drugie takie pudełeczko. To nie będzie potrzebne. Drugie pudełeczko z zameczkiem, z osówką, bardzo fajnie zrobione. Można sobie zapukać. Jest oczywiście logo Snap. Po drugiej stronie nie mam nic, więc w takim pudełeczku oczywiście do plecaka gdzieś tam w podróż i jedziecie. Dobra, ja teraz odsunę to te, te opakowanie. No i na dzień dobry ukazują nam się Sławki plus malutka instrukcja, której raczej nie będziecie, nie będziecie nosić przy sobie. Jakby ktoś potrzebował, to w każdym razie jest. Malutki podręcznik taki. <laughs> I co my tutaj znajdziemy? Oczywiście został baterii dwóch baterii. Super alkaicznych. To są super alkaiczne baterie, niezwykle alkaiczne, o, super alka alkaiczne więc tym bardziej będą świetnie działać. Następnie. Moment, muszę to wytarget stąd. Mamy kabel. Dokładnie dwie pozłacone końcówki, jack, czyli pół cala. Jest też mikrofon na tym z funkcją z przyciskiem raczej, że możemy sobie odbierać bądź odrzucać nam, odrzuca nam nasze połączenia. Mamy jeszcze jeden kabel z przejściówką. Jedno wejście na jacka oraz dwie dwa jacki. Z takich urządzeń ja oczywiście to czasami korzystałem, ale to nie korzystałem przy telefonie, tylko przy innych urządzeniach. O, jest jeszcze taka przejścióweczka. Takiej też używałem, ale to w karcie dźwiękowej swego czasu za starych da lat. Ale to mniejsze z tym. No i przejściówka na. Duży jack to jest chyba 7 cali. O ile dobrze pamiętam, i się nie mylę, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale to jest chyba 7 czego czy jakoś 7 coś, coś w tym stylu. Dobra, e, to tak, to mam jeżeli nie będzie potrzebne. Przejdźmy do samych słuchaweczek. Słuchaczki są leciutkie, przynajmniej na razie bez baterii. Jeżeli dołożymy sobie wagę baterii, to nadal są leciutkie. Dobra, jak wyglądają słuchawki? Oczywiście słuchawki macie yy, koloru czarnego. Na obydwu uszach macie logo marki Snap. Na, o ile dobrze tutaj zobaczę sobie, żeby was nie wprowadzić w błąd, nie wiem czy to jest oznaczone, ale chyba na lewej słuchawce macie jeszcze taką klapeczkę, którą musicie przeciągnąć i ściągacie i macie miejsce na baterię, czyli baterie wchodzą tutaj. Ten plastik jest taki fajny w dotyku, można go pomidzieć. Także myślę, że jak najbardziej się spodoba, niektórym osobom. Ja już te sławki sobie sprawdzałem, jak, jak, jak one tutaj wyglądają, i tak dalej. I powiem szczerze, że tu, taka, ta klapka jest troszeczkę niewygodna. Cóż na lewej sławce? Na lewej sławce, oczywiście, macie miejsce na kabel, właśnie ten podłączeniowy, który będziecie sobie używać. Właśnie podłączenia do waszego smartfona. Przykładowo smartfona, bo może, możecie używać oczywiście te Sławek w każdej innej sytuacji, czy to do komputera, czy tam do tam tabletu, czy do laptopa, do czego chcecie, co możecie podłączyć, nawet co możecie podłączyć, nie wiem, do mikrofalówki, jeżeli wasza mikrofalówka wspiera takie fajne funkcje. <laughs> Na prawej słuchawce macie tak. regulację głośności może nie będzie to do końca wygodne, ja szczerze mówiąc. Jestem przyzwyczajony raczej do słuchawek, które mają regulację głośności na kablu. jak na przykład, Clubady miałem swojego. Znaczy, mam swego czasu Clubady i tam mam regulację na kablu, i dla mnie jest to wygodniejsze. No, ale co kto woli? Funkcja ANC. Możecie ją włączyć i wyłączyć. No, i oczywiście macie tutaj informacje. Funkcja ANC. Podpisane jest ANC, z jakąś tam funkcją, ale podejrzewam, że tutaj będzie włącznik i wyłącznik samych słuchawek. E, powiem Wam szczerze, zapominałbym o tym. Zapominałbym o tym. Niby macie diodę, jest dioda. E, informująca nas o tym, że te słuchawki są włączone. Ja mam nadzieję, że mnie e, chłopaki ze SNABA nie zabiją. Ale otworzę im te super słuchawki. Znaczy sorry, super baterie alkaiczne. I po prostu włożę wam, jakkolwiek to brzmi te. Baterię do środka, ja, żeby wam pokazać, jak świeci. Chociaż myślę, że z taką właśnie diodą, informującą nas o włączonych sławkach, raczej nie będzie problemu yy, z przeoczeniem tego, że te sławki jednak działają. Ta dioda, powiem o świe szczerze, świeci dosyć mocno. I jeśli na przykład używamy tych sławek gdzieś w ciemności czy coś, nie ma opcji, żeby. Przeoczyć te sławki, że są włączone, podejrzewam, że y, korzystając z ich nocy, też możecie ładnie sobie rozświetlić pokój. Dobra, ale przechodząc do reszty zestawu, oczywiście, sławeczki, jak widzicie, są regulowane, czyli możecie sobie je gdzieś zawiesić i nie będą jakoś tak dziwnie hamsko odstawać, tylko y, są regulowane. Kolejna kwestia: pałąk też jest regulowany, więc dostosuje się do waszego rozmiaru głowy. No, i tutaj wielki plus dla, dla producenta. Wydaje mi się, że to jest taki metal. A jest tutaj jakiś metal. Nie jest to plastikowe do końca, ale jest troszeczkę wzmocnienia metalowego i tutaj jak najbardziej na plus. Także się postarali. Dopadnie wyłączyłem, co by super baterie alkaliczne się nie, nie wyczerpały. Górny pałąk, oczywiście pokryty taką lekką skórą. U góry, od dołu mamy taką, ja wiem. Mięciutką piankę, czy, czy, czy jak to zwał, no. jest taki mięciutki materiał. <laughs> Jeśli chodzi o wnętrze muszli słuchawkowej, oczywiście jest tutaj taka skórka. Jak w większości przypadków, skórka wydaje mi się dobrej jakości. Nie, nie jest twarda, nie jest taka super też ekstra miękka. Jest, jest wygodna. Środek jest wykończony taką gąpeczką, bardzo cieniutką gąpeczką w kolorze ciemnego granatu nadającego tę. Całemu zostałem fajny efekt i fajny wygląd. Także jak najbardziej na plus. Wykonanie w zasadzie sławeczek plastikowe, ale mogę powiedzieć szczerze, że mi się podobają. Są ładnie wykonane, w dobrej jakości raczej. Także myślę, że posłużą sporo. Może jednym minusem, który bym powiedział, czy dla mnie oczywiście, to nie będzie minus dla, każdy, dla każdej osoby, dla wszystkich. Mm, tylko, że dla mnie, dla osoby, która ma, powiedzmy, troszeczkę większe uszy, <laughs> y, są trochę małe. Ja, ja lubię jednak słuchawki troszeczkę większe, wygodniejsze, gdzie to ucho wchodzi mi całe i <laughs> y, y, y mam po prostu wygodę. Nie, nie czuję tego. Tutaj, no, powiedzmy, że <laughs> troszeczkę mi tam uciskało, ale to też nie jest mocno uczucie, ponieważ słuchawki nie uciskają dosyć mocno, więc. Y, nie ma z tym problemu jakoś większego. Ale podejrzewam, że yy, dla osoby, która lubi słuchać muzykę w podróży, czy gdzieś rozmawiać, yy, będą też dobrym wyborem sławki jakieś yy, dokanałowe. Tak jak na przykład ja to robię, że jednak sławki dokanałowe dla mnie są wygodniejsze, chociaż nie twierdzę, że dla osoby, która chce sobie yy, chce sobie zakupić troszeczkę lepszy sprzęt, to właśnie takie sławki będą yy, jak najbardziej. No i oczywiście. Stawiam 100%, 100 waszej pewności <laughs> i zatwierdzam te słuchawki. Lepsze są niż gówniane bitsy, które niektóre osoby kupują za duże pieniądze. A jeżeli przeczytamy ich specyfikację, okazuje się, że są warte tyle co słuchawki za 5 zł z kiosku. <laughs> Także no cóż, współczuję tym osobom. Także cóż. Mm, czy mogę wam je polecić? Nie wiem, w sumie nie powiem wam na 100%, ponieważ nie robiłem też takiego super eksce odsłuchu. Wizualnie, wizualnie jest OK. Hmm, jeżeli chodzi o odsłuch, ja sobie coś tam pewnie posłucham na nich, zobaczę, jak faktycznie grają, ale podejrzewam, że nie będzie źle, ponieważ już kiedyś miałem do czynienia z firmą Stab i te sławki naprawdę grały bardzo przyzwoicie i ładnie. Także myślę, że tutaj też te, te sławki nie zawiodą. Yy... Myślę, że za kilka dni, ewentualnie, dam Wam taki króciutki wpis na fanpage'u co sądzę o słuchu tych sławek, i dam Wam znać. A tymczasem to wszystko. Linki macie w opisie, jeżeli ktoś chciałby być zainteresowany tymi sławkami, bo chciałby sobie zakupić czy coś, to macie link do strony producenta. Tam znajdziecie wszystkie najpotrzebniejsze informacje. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku technicznego, w kolejnym unboxingu. W kolejnym unboxingu sobie przetestujemy, myślę, że jakąś myszkę także cóż, ja się z wami żegnam oczywiście jeśli wam się nie podobał łapka w górę i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, pa pa